Krykolo, z tej strony Pedro i nareszcie doczekaliśmy się czasów, gdzie dostaliśmy nowy świat, nową walutę, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystko to, co się zmieniło oraz jak farmić jak najlepsze pety. Więc naprawdę warto jest ten odcinek oglądać do samego końca, ponieważ dowiecie się tutaj naprawdę wielu ciekawych rzeczy. A dodatkowo za darmo rozdam wam huge cupcake'a, dlatego naprawdę śledźcie uważnie ten odcinek do końca. Standardowo przypomnę wam o subskrypcji na tym kanale, o łapkę w górze pod tym odcinkiem, a jeżeli dzisiaj uda nam się tak naprawdę dobić pod tym materiałem 4000 kciuków do góry, no to odrobię opening exclusive balon. Więc naprawdę warto jest zostawić tego kciuka do góry. No to oczywiście wydaje mi się, że możemy zaczynać ten nowy odcinek z nowego update'u, który nazywał się oczywiście Doodle. Pierwsze, co się oczywiście rzuca w oczy, jest sam fakt tego, że po prawej stronie widzimy tylko i wyłącznie jedną walutę. Jeżeli nie jesteśmy na zwykłym świecie, no to mamy to oczywiście coiny. Na Fantasy Worldzie mamy oczywiście fantasy coiny i tak dalej, działa to dosłownie na każdym świecie. No to teraz przerzućmy się widzowie do Voida. Jak widzicie, jesteśmy w Voidzie, no i mamy tutaj właśnie to oto nasze nowe przejście, to Limbo. Czyli oczywiście wchodzimy do Limbo. Jeżeli zbliżamy się do tego portalu, to zobaczcie, że nasz ekran robi się fioletowy, a nasza postać zaczyna drżeć tak samo jak cała ziemia. No to wydaje mi się, że możemy sobie oczywiście wejść do tego portalu, no i już wam pokażę tak naprawdę Limbo. Limbo jest to taki drugi Void, tak naprawdę. No zobaczcie, jak wygląda, no mega podobny do Voida. Po prostu te budynki sobie latają. No i tutaj mamy wejście do naszego Doodle Worldu. Jako ciekawostkę mogę dodać, że ten Doodle to jest wszystko tak naprawdę namalowane na kartce. Zobaczcie, że te tekstury naprawdę mają naprawdę mega, ale to mega mało po prostu jakieś pikseli i tak dalej, no ale po prostu widzicie, jak to wygląda. No i jesteśmy na naszej nowej krainie. Jak widzicie, po prawej stronie mamy nowe coiny kartu. No i jak widzicie, tak się prezentuje pierwszy świat, tak się prezentuje oczywiście drugi świat, trzeci świat i czwarty świat. Są to jedne z ładniejszych, jak nie najładniejsze krainy w Pet Simulator X według mnie. A wy w komentarzu możecie napisać, czy podoba wam się taki styl, czy nie. No i wygląda to po prostu super majestatycznie. No i mamy oczywiście nową, największą skrzynkę w grze. A wraz z nową walutą pojawia się oczywiście nowy enchant. Jak widzicie, mam go na przykład na tym pecie, jest to Cartoon Coins 1, 2, 3, 4 oraz oczywiście 5. Standardowo mogę sobie oczywiście go enchantować. Zobaczcie, że tutaj możemy jakiego tylko chcemy peta sobie standardowo enchantować w naszym enchancie, no i super to wygląda. No i działają oczywiście ten enchant tak samo jak wszystkie inne coiny, fantazy coiny, tech coiny i rainbow coiny. Dodatkowo została wprowadzona nowa rzadkość petu. Jak pewnie wiecie, kiedyś najlepszy był mythical. Mythicale to było naprawdę coś wielkiego, a teraz mamy widzowie sekrety. No i aktualnie jest jeden sekret w Pet Simulator X i nazywa się Doodle Paro. Jak widzicie, tutaj mam jego wersję zwykłą, ale jeżeli sobie tutaj wpiszę oczywiście sekret, to mam wszystkie trzy jego wersje. A na świecie ma go aż 2400 osób. Dlaczego? Ponieważ nagrywam to po godzinie 19, a o godzinie 19 pojawia się Mysterious Merchant, gdzie ten pet jest właśnie do kupienia. Same te zwierzaki prezentują się następująco. Tak one wyglądają. Naprawdę są one mega, ale to mega świetne, a dodatkowo mają ogromnie mocne statystyki. No zobaczcie, Rainbow ma 3.5Q, czyli ile by miał Dark Matter. Oczywiście możemy też te sekrety wydropywać z jaje. Podejrzewam, że jeżeli to jest jakiś Doodle sekret, to oczywiście możemy go wydropić tylko i wyłącznie z każdego jajka Doodle. Bo jak widzicie, nie jest on pokazany na żadnej właśnie tej niebieskiej tabelce. No zobaczcie, tutaj nigdzie go tak naprawdę nie ma. Dla porównania, Rainbow Mythical ma 144Q, a sekret ma 3.57, czyli jest jakoś 2,5 razy lepszy. No co jak co, ale sekretne pety w Pet Simulator X naprawdę robią ogromne wrażenie. No i oczywiście został wprowadzony nowy Game Pass do Pet Simulator X. Niestety jest on mega, ale to mega drogi, kosztuje 2499 robuxów, ale ja go sobie oczywiście kupiłem na potrzeby YouTube'a, no i robiliśmy to na live'ie. Taką się prezentuje i zwiększa on szansę na wydropienie peta sekret w każdym możliwym jajku. Więc po prostu mamy większą szansę tylko i wyłącznie na sekreta, no i tutaj jak widzicie mamy taki pytajnik w lewym dolnym rogu. Dodatkowo jak przejdziemy sobie na Limbo, to zobaczcie, że to jest tak samo tak naprawdę jak z Voidem i tutaj będzie naprawdę mega, ale to mega dużo krai. A sam Doodle World nie skończy się na czterech światach, tylko będzie ich prawdopodobnie 8. Ponieważ tutaj mamy coming soon, to pewnie zobaczymy za tydzień. No i miejsca na jajek jest tak naprawdę 8, a nie tylko 4. Co jest mega dziwne, jak na Prestola nie zostało dodane żadne nowe ekskluzywne nowe jajko. A tutaj macie zdjęcie wszystkich nowych petów, jeżeli chodzi o nasz nowy Doodle update. No i mamy oczywiście huge cat Doodle. Następne, co jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne w tej aktualizacji, jest oczywiście usuwanie petu. Mianowicie aktualnie działa to tak samo jak usuwanie jakichś ikon z pulpitu. Dobra, usunę sobie te pety, ponieważ one mi są totalnie, ale to totalnie niepotrzebne, ponieważ mają mega słabe statystyki. Klikamy sobie kosz, no i jak klikniemy kosz, to zobaczcie, możemy sobie tak naprawdę zrobić taki prostokąt i tutaj się zaznaczają nasze pety, klikamy delete i już mamy wszystkie zaznaczone. Naprawdę mega, ale to mega spoko zmiana, jeżeli ktoś robi naprawdę ogromne opening w Pet Simulator X, a nie chce sobie usuwać jakichś słabszych petów. Więc to jest według mnie naprawdę game changer, jeżeli chodzi o tą aktualizację. Niestety minusem jest sam fakt tego, że nadal nie działa collect interest w banku. Na moment nagrywania tego odcinka nawet nie działają skrzynki, więc no zobaczcie, nie da się tego odebrać, no i collect interest nie działa. Jak widzicie,
widzicie, zniknęła też Trading Plaza. No i aktualnie mamy po raz kolejny normalną Trading Plaza, ale to wam pokażę. A no i jak widzicie, nie ma też Lucky Bloków na świecie. No dobra, jednak wam nie pokażę tej Trading Plazy, bo jak widzicie, to naprawdę nie działa, ale musicie mi zaufać, ponieważ tutaj nawet nie ma tych fajerwerek, a jednak wam pokażę. No i kolejnym minusem jest sam fakt tego, że wszystko tutaj działa aktualnie mega, ale to mega opornie. No i tak jak widzicie, tak jak wam mówiłem, no tutaj nie ma już tak naprawdę tego Prestona, a Trading Plaza są po prostu stare, tak jak były kiedy. Bardzo wielką przykrością dla mnie jest sam fakt tego, że po raz kolejny merchanty zepsuły coś mega fajnego, ponieważ wiecie, sekrety miały być takimi petami naprawdę ciężkimi do zdobycia, a teraz je można kupować w merchancie. Więc jeżeli można kupować sekrety w merchancie, to automatycznie odradzam wam zakupienia sekret Huntera, ponieważ to po prostu nie warto wydawać 2500 robuxów na pety, które są w merchancie. I to podejrzewam, że większość osób nie będzie miało tych petów właśnie z jajek, tylko po prostu z merchantu. No ale w ogóle ten bank jest tak mega świetnie zrobiony, no. Oczywiście też mega, ale to mega ciężko jest farmić nowe coiny gry karton, ale spokojnie, jutro wam tak naprawdę albo pojutrze wrzucę odcinek, jak to robić mega, ale to mega szybko i efektywnie. Generalnie na samej aktualizacji było około 1 000 000 osób, czyli naprawdę bardzo dużo osób było podekscytowanych. A żeby wygrać za darmo huge cupcake'a, musicie stawić subskrypcję z dzwoneczkiem w tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napisać słowo update i wasz nick z Robloxa. Losować będę, jak skrzynki już będą działały i będę wam mógł wysłać tak naprawdę tego huge peta do skrzynki. Według mnie jest to naprawdę bardzo słaby balans, ponieważ żeby przejść te wszystkie 4 krainy, potrzebowałem około 10 minut, a jeżeli ktoś miał wszystkie free gifty, no to robił to od razu. Więc no lootbagi są tutaj naprawdę mega, ale te mega silne, więc polecam wam sobie też tak oczywiście już teraz zarabiać, a jajka są po prostu za drogie. Teraz ich cena i tak została zderwiona do 104 tysięcy, ponieważ wcześniej było to 140 tysięcy, no ale jednak. No i szansa na wydropienie czegoś dobrego z tych jajek jest tak mega, ale te mega niska. No i wszystko działa opornie, po prostu działają ani skrzynki, ani banki nie działały przez chwilę. Zastanawiałem się oczywiście po samych klikach, czy nie dać temu update'owi oceny 10 na 10, ale po tym co zobaczyliśmy, no to 8 na 10 to jest oczywiście mój max. Albo nawet 7,5. W ogóle zobaczcie, w jakim tempie jesteśmy w stanie na moim prywatnym serwerze rozwalić tego największego chesta. To jest po prostu naprawdę mega, ale to mega niesamowite. No i przez te mnożniki zarabiamy na tym naprawdę ogromne ilości coinów. Jak wiecie, ja aktualnie za jednego tika dostaję po 100 tysięcy, to jest naprawdę niesamowite. Ale jeżeli chodzi o samą aktualizację, no to niestety muszę wam wiedzieć, powiedzieć, że ona mnie po prostu zawiodła. Po prostu liczyłem na coś więcej, serio, to była taka mega ogromna, fajna otoczka, a wyszło z tego coś średniego. No oczywiście wszystkiemu winne są merchanty, dlatego nie rozumiem, dlaczego one są jeszcze tak naprawdę w Pet Simulator X. Albo one są naprawdę mega, ale te mega silne, albo po prostu są fatalne. Więc ja jestem widzowie tego z Diana, że niestety merchanty powinny zostać usunięte z Pet Simulator X. I tutaj jeżeli mówimy oczywiście o tym najlepszym merchancie i jeżeli mówimy o tym standardowym. Bo to jest kolejny update z rzędu, gdzie tak naprawdę ludzie, no psuje, no po prostu merchant psuje grę. Tak naprawdę mega dużym plusem tutaj jest sam fakt tego, że mamy coming soon i mamy nowego Voida, czyli Limbo. Co za tym idzie, to tydzień będziemy dostawali naprawdę mega fajne aktualizacje z nowym, ale to nowym contentem. Tylko szkoda dla posiadaczy tych petów, ponieważ one pójdą naprawdę mega, ale te mega w dół, no i przez to, no po prostu będą warte grosze. Więc tak jak mówiłem, jeżeli chcecie sobie wydropić albo mytykala, albo sekreta, no to serio nie opłaca się opierać jajek, ze względu na to, że są mega drogie i mega małe szanse, więc szukajcie sobie zwykłych merchantów i merchantów Mystery. To jest sposób aktualnie na farmienie sobie jak najlepszych petów i wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Wbijajcie na Discorda, link w opisie, siemano, yo, pa, pa.